Ta zabytkowa kamienica znalazła się na liście budynków, które zostaną odnowione jeszcze w tym roku. Rewitalizacja obejmie 19 zabytków. Miasto wyda na nią łącznie 1 000 000 zł. Będzie poddana renowacji kamienica przy ulicy Sobieskiego, Jana Sobieskiego 2. Z bardzo bogatym detalem będzie zrobiona kolejna kamienica na ulicy Reja. Znowu wkraczamy w ulicę Kazimierza Wielkiego, żeby wyremontować kolejny obiekt. Miejskie pieniądze to jedynie wsparcie. Resztę kosztów bierze na siebie inwestor, czyli osoba prywatna, wspólnota albo podmiot gospodarczy. Tak jak w przypadku tej kamienicy na Starówce, która po latach zapaści odzyskała dawny blask. No, wykonanie dobre. No w ogóle jest estetyczna, ładna. Niektóre inwestycje sprowadzą się do remontu dachu czy wymiany okien, ale efekt jest jeden. Starówka pięknieje. Zostajemy w tym, co udało nam się odkryć na tych elewacjach, czyli wracamy do tej kolorystyki historycznej. Jeżeli była pastelowa, to będzie pastelowa, jeżeli była ostrzejsza, to będzie ostrzejsza. Można ładnie ubrać, wysłać do kosmetyczki, a w środku ruina pozostaje. W odpowiedzi na porównanie kamienicy do upadłej kobiety miejska konserwator zabytków wejdzie również do środka. Ta elewacja w klatce przy ulicy Żeromskiego nie zachwyca, ale pod nią widać resztki secesyjnych zdobień, które jeszcze w tym roku ujrzą światło dzienne.